Ostatnia część z szatańską liczbą 666, oczywiście, domykająca nam Netflixową trilogię. Całe szczęście, że to już koniec, bo czwartej chyba bym nie dał rady, ale tutaj, jak w przypadku części numer 2 było podobnie, wydaje mi się, jeżeli chodzi o poziom, a przynajmniej ja podobnie to chłonąłem. Także ocena też będzie praktycznie taka sama, od razu powiem. Natomiast nie chciałbym chyba dalej tego oglądać. Gdyby to na przykład było serialem i okazałoby się, że jest tu 8 odcinków, czy coś na podobę, to raczej troszeczkę bym się chyba męczył, bo jednak nie na tyle byłem zaangażowany, żeby oglądać tego jeszcze więcej. Ponownie mamy około godziny 50. No i ja sobie tak myślę, bo mamy tutaj ten przeskok do wieku XVII, właśnie 1666. Nasza bohaterka odkrywa. Sekrety w zasadzie jak to wszystko się zaczęło, mamy taki origin. No i tak dobiegamy do końca tej historii, ale ja sobie patrzę w zasadzie do to czuć po prostu, że połowa filmu jeszcze mniej więcej została, a tu a Stryczek taki wracamy do części numer 1 do roku 94. Także połowa tego filmu to faktycznie jestem wiek 17 i wiedźmy, a później wracamy do początku. A w zasadzie to do końca, bo to jest tak jakby od dupy strony pokazane. I do naszej dwójki rodzeństwa, naszych głównych w zasadzie bokaterów, którzy muszą dopiąć tę historię na ostatni guzik i po prostu ją rozwiązać. Czyli będziemy mieli taki finał klasyczny. No i skupmy się, może, na razie na tym wieku XVII, bo to nas bardziej interesuje. Skakujemy do tego świata i w zasadzie nie jest tak, że tam grają inni aktorzy, tylko ta nasza bohaterka jakby sobie to wszystko wizualizuje, ona to widzi gdzieś tam w głowie. Stąd też wszyscy bohaterowie, których już widzieliśmy, znaczy no część z tych bohaterów po prostu się tutaj pojawia i to oni odgrywają te kluczowe dla nas role. Także dowiemy się ostatecznie, czemu nasza wiedźma Sara Fir zawisnęła, i jednocześnie będzie ona grana przez bohaterkę, którą właśnie widzimy w tych latach 90. -tych też. No i też ta druga istotna bohaterka, dosyć jednak, która. W tych latach 90. -tych to tam troszeczkę ją przypętało. No to tutaj również będzie towarzyszyła u boku tej naszej drugiej bohaterki. No i to jest tak sprytnie rozegrane, tutaj, właśnie, bo w tej części z lat 90. one się tam mają ku sobie i tutaj też będą się miały, ale no w zupełnie innej erze, w innym okresie, więc jakby. Okej, okay, mogliby to być zupełnie inni aktorzy, ale na potrzeby, myślę, tutaj konceptu tak to zostało spreparowane, że raz, że to jest wizja w zasadzie A2, no bo tutaj wracamy takimi wspomnieniami, czy właśnie taką bardziej wizją, ona to w ogóle wszystko sobie rozgrywa, więc widzimy to właśnie jakby ona była tą bohaterką i, i reszta aktorów też innymi postaciami. Troszeczkę na początku nie rozumiałem tego zabiegu, ale myślę sobie, ok, to ma sens, ale czy wolałbym widzieć tam inne osoby jeżeli chodzi o aktorów czy nie to ciężko powiedzieć bo musiałbym chyba obejrzeć najpierw drugą wersję gdzie gra ktoś inny i bym ocenił czy to lepiej siedzi czy nie więc jakby to na podstawie domysłów ciężko ocenić w każdym razie dowiadujemy się właśnie to nie jest spoiler od początku już będziemy wiedzieli dlaczego ta wiedźma no rzekomo wiedźma została powieszona chodzi tutaj po prostu o tej igraszki które w prezentowanym nam okresie gdzie właśnie wiedźmy się paliło na stosie czy wieszało, no były troszeczkę inaczej odbierane jako coś zupełnie innego aniżeli teraz takiego w ogóle grzesznego i niedopuszczalnego. Także nie mogło być takiej akcji, że no, społeczeństwo przyłapało jedną kobietę z drugą, nawet na zwykłym pocałunku, no to nie, 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 ty wiedźmo na stos od razu. No to zupełnie inny poziom. Też świadomości społeczeństwa był wtedy, tam wszystko funkcjonowało trochę na takich zabobonach, czy właśnie na, na religii, na wierzeniach i tak dalej. Jeżeli coś tam komuś nie podpasowało, to wystarczyło, że się rzuci jedno zdanie w tłum i po prostu ten tłum ślepo w to wierzył i na przykład właśnie oskarżał od razu jedną osobę, byleby tylko jakiś tam e, oprawca czy złoczyńca zawisnął za to, co zrobił, nawet jeżeli tego nie zrobił, co jest oczywiście... Na obecnym poziomie świadomości absurdalne, ale kiedyś tak się żyło, tak? W drewnianym domku i z takim levelem świadomości, a nie innym, więc to jest bardzo fajny okres. I znaczy fajny okres? Ciekawie się to ogląda, ale fajny i miły raczej nie był. Natomiast ta perspektywa jest tutaj o tyle intrygująca, na pewno znacznie bardziej niż w części pierwszej, przynajmniej dla mnie, no bo te lata 90. to ja doskonale znam, jakby wiem, jak tam funkcjonowały slashery, a tutaj jednak mamy wiek XVII, i to jest dla mnie dużo bardziej intrygujące. Bo mało horrorów mamy z tego okresu. A z lat 90. czy 80., slasherów jest cała masa, więc, jakby tutaj, siłą rzeczy, jeżeli to jest na niezłym poziomie zrealizowane, a jest to po prostu ciekawsze aniżeli lata 90. znowu. I a propos tego poziomu technicznego, jeszcze jedna rzecz, bo wydawało mi się, że poprzednicy byli rzetelniej zrealizowani, jeżeli chodzi o pracę kamery. Po prostu ładne, naturalne ruchy. Gdzieś tam czasami dynamicznie wiadomo, ta kamera się troszeczkę potrzęsła przy szybszych akcjach. Ok, to jest naturalna. Kolej rzeczy czy naturalna rzecz. Natomiast tutaj wydaje mi się, że niektóre ujęcia były na szybko, kręcone trochę, bo jednak ta kamera czasem dostaje niemiłosiernej padaki i po prostu trzęsie się niesamowicie. Nawet gdy są takie proste ujęcia z góry na dół, gdzie pokazują nam drzewo czy jakiś krajobraz, to to po prostu idzie w ten sposób, że no mówię, ja to zawsze się śmieję. Oczywiście żartobliwie totalnie, że gościu z Parkinsonem kręcił albo Jim Wynorski z helikoptera. I nie wiem, czy do końca tak miało być, czy się śpieszyli. Jednak wygląda jakby się śpieszyli, bo w poprzednich częściach tak się tego odczuć nie dało. Większość ujęć była znacznie stabilniejsza. Ja rozumiem, że to jest inny okres przedstawienia w filmie, ale co to ma do rzeczy, jeżeli prezentują nam krajobraz kręcony w roku tam 2020. W każdym razie, wracając do sedna, tutaj nie sposób nie porównać tej produkcji wydaje mi się do The Witch Eggersa. To jest właśnie jeden z niewielu horrorów osadzony w tamtym okresie, albo inaczej, jeden z niewielu dobrych horrorów osadzonych w tamtym okresie, no jeżeli miałbym porównać ulicę strachu część 3 klimatem czy w ogóle poziomem realizacji, zawiłości fabuły do filmu Egersa pod tytułem The Witch właśnie no to ulica strachu może pięty lizać Egersowi, bo The Witch naprawdę jest niesamowite, nietuzinkowe tam jest tak gęsty klimat, że można go ciąć siekierą, wylewa się z ekranu po prostu i Muzyka, oprawa techniczna, wizualia, praca kamery, taki surowy klimat, kolorystyka też surowa. Zmiatają taką ulicę Strachu po prostu z planszy. Ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi The Witch i że tamten klimacik i też jednak ciężkość tego filmu nie każdemu musi podpaść jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się właśnie, że ulica Strachu cała jako trylogia jest skierowana po prostu do trochę mniej wymagającego widza, a właśnie taka The Witch Eggersa do bardziej wymagającego. Czy jest coś złego w tym, że Ulica Strachu przyciąga mniej wymagającego widza? Absolutnie nie, więc nie chcę, żeby ktoś tak to odebrał. Po prostu tak jest, stwierdzam fakt. Widzowie są różni, mają różne gusta i filmy też są kręcone na różne sposoby, bo każdy z nich ma jakąś docelową grupę odbiorców, więc to absolutnie nie jest żadna krytyka względem Ulicy Strachu. Tylko po prostu mówię, że z mojej perspektywy, no to e, może ta część lizać pięty agresowi. po prostu jeżeli chodzi o przedstawienie realiów. Właśnie tamtego okresu, no to tutaj to wygląda tak biednie dosyć, że po prostu postawili trzy drewniane domki założyli jakieś tam czapeczki i stroje, które są właśnie specyficzne dla tamtego okresu. Jakby wydaje mi się, że właśnie mimo budżetu, to tutaj jednak dosyć biedna jest ta. Może nawet nie tyle sama charakteryzacja, chociaż też jest trochę za pięknie i za kolorowo, mi się wydaje. Oświetleniowo też bardziej surowo bym to widział, jednak mimo wszystko. To, to nie współgra troszeczkę z tymi realiami tamtej ery. Natomiast jeżeli chodzi o samą scenografię właśnie, to widziałbym tutaj więcej detali, więcej w ogóle lokacji, trochę może tak na szerszą skalę, lekko żeby coś więcej niż parę drewnianych chatek, którą przyszedł wilk z historii o Trzech Świnkach i po prostu zdmuchnął. No i też dosyć ciekawy tutaj w ogóle ten wątek Osoby, która stała za jakby zawarciem paktu z diabłem Chociaż szczerze domyślałem się tego, że to właśnie ta osoba będzie za to odpowiedzialna Aczkolwiek no tak jak widzicie tutaj przynajmniej chce mi się mówić o tej części Jest coś co interesuje, jest zupełnie właśnie inna era i, i fajnie się na to patrzy A o tej pierwszej części to miałem takie masło maślane w głowie, że po prostu już totalnie nie miałem weny Żeby jakkolwiek to sensowniej niż płytko skomentować i przeskoczmy sobie jeszcze na chwilę do tej drugiej części filmu, czyli powracamy do lat 90. tutaj dwa zdania jeszcze tylko. No w zasadzie układa się to podobnie jak w tej pierwszej części, więc dużo nie ma co się rozpowiadać, ale już znając kontekst poprzedników, no, interesowało mnie to bardziej niż ta sama w sobie pierwsza część, bo znałem już drugą, wiedziałem, co się działo w okresie tutaj z tą wiedźmą naszą Sarą Fir, no i że nie do końca jednak ona wcale taka zła była przecież, no bo tam troszeczkę niesłuszne były pewne oskarżenia. Lekko mówiąc, więc wracamy właśnie sobie tutaj, żeby dokończyć tę akcję, Dowiadujemy się też jeszcze o pewnym takim kluczowym antagoniście, bo to, że mordują jacyś tam oprawcy naszych bohaterów, to my wiemy. Nie za specjalnie interesujące postacie zresztą, bo to takie właśnie typowe, mówię, bezmózgie rąbanki, czyli ktoś tam na skutek rzucenia jakiegoś czaru po prostu morduje nieważne kogo. Wystarczy, że wyczują tam krew i po prostu lecą jako pętani, jak zombie, takie dosłownie, kto chce wyrzeć Ci mózg. Natomiast tutaj nie będę zdradzał oczywiście, aczkolwiek mówię o tym głównym antagoniście, którego ja się już domyślałem, że z nim może być coś nie tak, którego w konsekwencji tutaj w tej części drugiej części trzeciej, w sensie drugiej połowie części trzeciej, muszą nasi młodzi bohaterowie zabić. Oczywiście tutaj znowu jest taka masa, może nie, ale spora ilość głupot i w ogóle trochę abstrakcji, bo jednak okej, okay, żeby dzieciaki ogarnęły taką akcję i żeby jakby nikim się tutaj nie wtrącił i nie wpierdzielił, to Lekko mówiąc, naciągane i grubą linią pociągnięte w scenariuszu, ale wiadomo, że to jest taki koncept. Jakby, ja slashery traktuję właśnie w ten sposób, że nie interesuje mnie nawet za bardzo z reguły, czy ta logika tam jest, czy nie. Bo doskonale te same reguły grają w większości slasherów i, i tak to po prostu działa. I ogląda się to po prostu lepiej bądź gorzej, w zależności od poziomu wykonania, tak jak wspominałem wcześniej. Tak więc, sam finał. Okej, okay. jestem usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej historii, że wygrywają ci, co wygrywają w tym filmie. W ogóle śmieszny wątek tego gościa, który tam im pomaga w ogóle ukatrupić tego antagonistę. Mówię o tym czarnoskórym spizganym gościu, który po prostu wisiał przysługę naszym młodym bohaterom i im pomaga. I można by mówić, że taki niecodzienny, lekki Happy End, trochę jak w obecności, zawsze się do niej odnoszę, bo jednak w większości horrorów, no, to zakończenie jest negatywne i jakaś tam zła siła wygrywa. No tutaj, niby ten happy end, ale widzimy jeszcze tą końcową scenę. Nie będę oczywiście zdradzał, natomiast no, jednak może coś tam by się jeszcze działo. Jakiś tam smaczek, ale z racji, że to jest już domknięcie, że to jest zakończenie tej trylogii. No, to jest tylko smaczek, właśnie. To jakby nie będzie już raczej kontynuowane. Akurat ten konkretny wątek dalej. Po prostu, jeżeli ta twórczyni faktycznie dostanie zielone światło od Netflixa i będzie miała coś kręcić, to albo osadzi w ogóle to w innym świecie. W sensie te książki, którymi się inspiruje. Czy w innym świecie? No, po prostu o innych rzeczach będzie mówiła, o innych wątkach, innych bohaterach i inne zupełnie tutaj akcje zobaczymy, albo gdzieś tam, może w ramach spin-offu, coś też zahaczy w ramach tego i całego uniwersum, o którym sobie tutaj marzy, i gdzieś tam jakieś postacie może jeszcze powrócą, właśnie i dostaną swój, na przykład, własny film. Nie wiem, zobaczymy, to się okaże, tego na razie, na moment wypuszczenia mojej recenzji, nie wie tak naprawdę nikt. W każdym razie oceniam tę część. Tak samo jak poprzednią, czyli jest to 6 na 10. Dajcie znać, jak Wam się podobała cała trylogia, ale też po prostu napiszcie w komentarzach, jak oceniacie ten konkretny właśnie segment, czy po prostu tę konkretną trzecią część. Także ode mnie szósteczka. A jak jeszcze nie widzieliście, no to zabierzcie się za całą trylogię, bo koniec końców wydaje mi się, że warto obejrzeć. Natomiast po obejrzeniu moich trzech recenzji na pewno doskonale już wiecie, czy jest w ogóle szansa, że to wpadnie w Wasz gust. I czy warto dawać szansę, czy raczej totalnie to nie jest coś, co by mogło się Wam spodobać i że takie nastolatkowe dramy slasherowe Was nie jarają? No to raczej ciężko, żeby się tutaj odnaleźć. Mało co Was raczej zainteresuje, może ten wątek właśnie z wieku XVII, ale to, żeby oglądać całą trylogię dla jednej godziny, bo godzin jest łącznie prawie 6, no to raczej bez sensu wtedy. Oczywiście możecie znowu zostawić komentarz o treści: hashtag ulica strachu bądź Fear Street Będę bardzo wdzięczny za podbicie statystyki. Wbijajcie na mojego Discorda, Instagrama, Twittera. Widzimy się w kolejnych materiałach. Szczerze mam nadzieję, że będzie więcej takich projektów wychodziło, bo w sumie z jednej strony spoko zabawa, ale z drugiej strony chciałbym jednak, żeby to było bardziej intrygujące na poziomie fabularnym i przede wszystkim też kierowane nawet nie tyle co do dorosłych ludzi, ale po prostu żeby to nie były tylko takie typowe rozsterki dzieciaków, bo to jest trochę mało interesujące i bardziej to jest film tego typu, w którym ja siedzę i kibicuję jakimś antagonistą, weźcie, zaciukajcie tych nastolatków i zróbcie rąbankę, bo oni mnie nie interesują. Ale no, mówiłem też o happy endzie, natomiast wiadomo, że na przestrzeni tych trzech części sporo ludzi zginęło i to sporo dzieciaków, sporo właśnie młodych bohaterów, więc no wiecie, to jest niby taki happy end, ale z drugiej strony właśnie tyle osób wykosili, że no, to jest taki lekki w cudzysłowie happy end, co najwyżej. Ode mnie to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.